Hej, cześć, siemka, witam was moi drodzy. W ostatnich dniach, jak zapewne wiecie, otwierałem boksa z edycji Panini UEFA Euro 2016. Boks, jak widzicie, jest już pusty. I w dzisiejszym odcinku nagram wam podsumowanie tego boksa, a więc podsumowanie tego wszystkiego, co udało mi się w takim boksie trafić. Ja za tego boksa dałem około 190 zł i naprawdę, jeżeli ktoś właśnie zastanawia się nad początkiem zbierania tej edycji, to na dobry początek polecam wam takiego boksa kupić. No a teraz wam pokażę, co udało mi się trafić. A więc tak, zaczniemy może od bazówek, moi drodzy. To są wszystkie bazówki, które w tym boksie udało mi się trafić. No i moi drodzy, uwaga, uwaga. W tej edycji do zdobycia jest 216 bazówek. I tutaj, moi drodzy, te wszystkie 216 bazówek jest, także już otwierając takiego boksa udało mi się zdobyć komplet bazówek, także to jest naprawdę, naprawdę super rzecz, także no teraz jak wyjdzie ta edycja w Polsce, to bazówek już szukać nie będziemy, bo otwierając boksa mamy już komplet bazówek i to jest naprawdę super rzecz. No, dwie bazówki mi się jeszcze powtórzyły, Karlström i Baumgartlinger z Austrii, ale tak poza tym to mamy komplet 216 bazówek, także to już jest im plus duży tego boksa i dlatego wam takiego boksa polecam. On teraz kosztuje 190 zł, ale jeżeli ktoś właśnie nie chce tyle wydawać, to polecam wam, żebyście zaczekali kilka miesięcy, jeżeli nie macie tyle pieniędzy, i za kilka miesięcy na pewno jakieś będą przeceny, za mniej niż 100 zł nawet takiego boksa będzie można kupić, także naprawdę wam polecam. A teraz przechodzimy już, moi drodzy, do kart specjalnych. Na początek bierzemy karty Game Changer, a więc lecimy od początku. Kart Game Changer trafiają się 1 na 6,5, a więc w takim boksie powinniśmy mieć 7-8 takich kart. A jest, moi drodzy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Także, moi drodzy, mamy 9 kart, a powinno być 7 albo 8. Także jedną mamy w prezencie, a więc no naprawdę super. No i jak widzicie, żadna z tych kart się nie powtórzyła, także to jest im plus. Dalej, moi drodzy, mamy karty 11. Karty 11, których trafiliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Też się żadna nie powtórzyła. I karty 11 trafiają się 1 na 8, a więc powinniśmy trafić, no, powinniśmy trafić około 6, 7. 7 trafiliśmy, także żadna się nie powtórzyła. Także to jest też fajnie, fajnie, fajnie. Lecimy dalej, mamy double. Mamy double i next generation, bo to jest właściwie potraktowane jako jedno i to samo. I one też 1 na 8, a więc powinniśmy 6-7 trafić. A trafiliśmy, moi drodzy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A więc tutaj też się to zgadza. No i jak widzicie, żaden się nie powtórzył. No ja akurat w tym boksie 5 double trafiłem i 2 next generation, także no, no fajnie, fajnie. Lecimy dalej, mamy karty One to Watch. One, moi drodzy, również się trafiają 1 na 8, a więc powinniśmy mieć około 6 takich kart, a mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, także się żadna nie powtórzyła, także naprawdę fajnie. Lecimy dalej, mamy, moi drodzy, Loga. Loga się trafiają również na 1 na 8, a więc powinniśmy mieć 6 takich kart, a mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, także no jak widzicie, też się żaden nie powtórzył, także to też jest fajne. Lecimy dalej, mamy karty karty Passion and Pride, które trafią się 1 na 8,5, a więc powinniśmy mieć chyba 5 albo 6, jak dobrze pamiętam. A mamy, moi drodzy, takich karteczek 1, 2, 3, 4, 5, 6, a więc tutaj też się to wszystko zgadza. No i jak widzicie, też żadna karteczka nam się nie powtórzyła, także
Także to też jest fajne. Lecimy dalej, moi drodzy, mamy karty top goalstopper, które się trafiają 1 na 9, a więc powinniśmy mieć takich kart albo 5, albo 6. A mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A więc no, to by się też wszystko zgadzało. 5 goalstopperów trafiliśmy, a więc no, zgadza się to wszystko. Dalej mamy top żuer, które się trafiają podobnie jak goalstopper 1 na 9, a więc też 5 albo 6 takich karteczek powinniśmy trafić w boksie, a trafiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a więc no o jednego więcej niż goalstopper, także to by się też również, moi drodzy, wszystko zgadzało. Dalej mamy eksperty. Eksperty to już się zaczynają te trochę lepsze karty, bo 1 na 12, a więc powinniśmy mieć 4 takie karteczki w boksie. A moi drodzy, trafiliśmy Rata, Buffona, Ronaldo i Givena, a więc dokładnie 4. A więc tutaj też, moi drodzy, się to wszystko elegancko zgadza. Dalej są karty Defensive Rock 1 na 12,5, a więc 4 takie karteczki powinniśmy trafić. A trafiliśmy w tym boksie Ignaszewicza, Pepe, Cahilla i Varana, a więc dokładnie 4 karty. To wszystko się, jak widzicie, pięknie się zgadza. Dalej mamy karty Making History 1 na 12,5 również, a więc również 4 takie karteczki powinniśmy trafić. A mamy tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, a więc tutaj też się to zgadza. No jak widzicie, z Irlandii Północnej już nam się nawet ten puzelek trafił. Jak widzicie, pięknie to wszystko wygląda. Też niedługo te karty pójdą do albumu, także będę wam mógł zaprezentować, jak to pięknie w tym albumie wygląda. Także to też się, moi drodzy, zgadza. Lecimy dalej, mamy karty Inventiveness 1 na 15, a więc powinniśmy trafić na pewno 3 takie karty, przy odrobinie szczęścia może 4 w takim boksie. A trafiliśmy Inlera, Magidiego i Konopliankę, a więc 3 Inventivenessy trafiliśmy, a więc to by też się zgadzało. No ale tutaj muszę zaznaczyć, że Inventiveness to będą karty, które zdecydowanie będą najtrudniejsze do zdobycia, jeżeli chodzi o komplet w tej edycji, bo 1 na 15, a jest ich 15, także no trzeba byłoby 5 takich boksów otworzyć, żeby 15 Inventivenessów trafić, przy oczywiście wymienianiu się z innymi osobami. Dalej mamy, moi drodzy, legendy 1 na 20, więc powinniśmy trafić 2, przy odrobinie szczęścia 3 takie karty, a trafiliśmy tak, Cristiano Ronaldo oraz legendę z Francji. Jak widzicie, też te legendy są w dwóch opcjach, bo w drużynie i w piłkarzu. No, mi się trafiły 2, a więc tu by się też to wszystko zgadzało elegancko, także nie ma absolutnie problemu. Dalej, moi drodzy, mamy karty Teams, które się trafią 1 na 21, a więc powinniśmy trafić 2, przy odrobinie szczęścia 3. A moi drodzy, karty Teams trafiły mi się aż 4 razy, także tu jest in plus już, bo powinno być 3, a mamy jedną właściwie w gratisie, ale jak widzicie, mamy kartę 1, mamy kartę numer 4 i mamy, moi drodzy, powtórkę, bo karta numer 8 mi się powtórzyła 2 razy, także ta jedna pójdzie pewnie na jakąś wymianę. No ale fajnie, że trafiły się aż 4, bo aż tak dużo nie powinno się trafić. No ta jedna pójdzie na wymianę, ale no to jest fajnie, że aż tyle się trafiło, także tutaj płakać nie będziemy. Dalej, moi drodzy, są sygnatury, a więc autografy. I one się trafiają 1 na 25, a więc powinniśmy mieć takich sygnaturę, a więc autografów równo 2. A trafiły mi się, moi drodzy, Diego Costa i Gianluigi Buffon, a więc równo 2. Także tu się absolutnie wszystko, moi drodzy, zgadza. Tu się wszystko również zgadza. Dalej mamy karty Friends and Foes 1 na 32, a więc powinniśmy mieć jedną. Przy odrobinie szczęścia może nawet 2. A mi się trafiły właśnie 2, bo trafił mi się Pogba i Lichtsteiner oraz Verratti i Ibrahimović. Także to jest in plus, bo powinniśmy mieć 1
przy odrobinie szczęścia 2, także to jest fajne. Dalej lecimy, mamy karty Time Machine 1 na 35, a więc powinna nam się trafić jedna taka karta, przy odrobinie szczęścia 2, a mi się trafiły akurat dwie, bo trafił mi się Zlatan Ibrahimowicz oraz Cristiano Ronaldo, także to jest naprawdę super rzecz, że te karty mi się tak fajnie trafiały w tym boksie. Dalej mamy, moi drodzy, karty Top Qualifiers, które się trafią 1 na 60, także moi drodzy, w boksie, w takim boksie jest 50 saszetek, a więc nie mamy gwarancji tego, że taką kartę trafimy. No i mi się ta karta niestety nie trafiła w tym boksie. Dalej, moi drodzy, mamy maskotkę 1 na 63, a więc też takiej gwarancji nie mamy, że taką kartę trafimy. A mi się maskotka akurat trafiła, także to jest fajna rzecz, także super. Dalej, moi drodzy, mamy Official Trophy 1 na 84 i również oficjalną piłkę 1 na 84. Mi się piłka akurat nie trafiła, ale trafiło mi się za to trofi, które jest 1 na 84, a więc dosyć rzadko. No i też nie ma gwarancji, że takie trofi się trafi w takim boksie, także to jest naprawdę super. No i na końcu mamy jeszcze logo 1 na 170, także po prostu masakra. No mi się ta karta niestety nie trafiła, ale no jak widzicie, masa pięknych karteczek mi się trafiła w tym boksie. No i co najważniejsze, trafił mi się komplet już kart bazowych, także bazówki mamy zamknięte. No i teraz będziemy tylko szukać karty specjalne, także moi drodzy, naprawdę wam polecam takiego boksa kupić. No on teraz jest dosyć drogi, ale jeżeli ktoś z was nie ma tyle pieniędzy, to może kilka miesięcy poczekać, aż ten boks stanie, i no i wtedy możecie sobie kupić, bo jak widzicie, naprawdę warto takiego boksa, naprawdę warto kupić, bo kolekcję już mamy w dużym stopniu uzupełnioną dzięki takiemu boksowi, także polecam was i zapraszam was na następne odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć.